Z najnowszych danych Pew Research wynika, że już 41% Polek i Polaków popiera równość małżeńską. Taki poziom społecznej akceptacji pozwolił konserwatystom w Wielkiej Brytanii wprowadzić równouprawnienie par jednopłciowych. Mimo wszystko w Polsce słyszymy, że równość małżeńska zagraża tradycyjnej rodzinie. Umówmy się, że odkładamy najbardziej homofobiczne uprzedzenia i fantazje na bok. W tym pytaniu zaszyta jest także obawa, że pewna kulturowa zmiana zdominuje tradycyjny model relacji. Czy to prawda? Absolutnie nie. Najwyższy odsetek małżeństw jednopłciowych na świecie odnotowujemy w Hiszpanii, gdzie równość małżeńska obowiązuje od 2005 roku. Tam udział ślubów par tej samej płci wśród wszystkich zawieranych małżeństw wynosi zaledwie 3,4%. Może więc nie ma się czego obawiać? Dobry materiał powstał dzięki wsparciu osób takich jak ty. Jeżeli podoba ci się to, co robimy, przekaż nam 1,5% swojego podatku.